Dlaczego człowiek, który zatrudnił Lewisa Hamiltona w McLarenie, nie chciałby, aby ten był chłopakiem jego córki? Dlaczego siedmiokrotny mistrz świata jest adresatem tak wielu hejterskich i nieprzychylnych mu komentarzy? Czy Hamilton jest najlepszym kierowcą w historii Formuły 1 i na czym polega jego przewaga nad innymi zawodnikami? Co o stawce Formuły 1, obecnej stawce Formuły 1, powiedział nam wyścig o Grand Prix Turcji? Na te pytania odpowiem w najnowszym odcinku 8 biegu. Zapraszam. Partnerem 8 biegu jest marka Prido, producent rejestratorów samochodowych. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. Dziś będzie dużo o Lewisie Hamiltonie, ale na koniec powiem też parę słów na temat Grand Prix Turcji, więc jeśli nie chcecie słuchać o Brytyjczyku, no to już teraz sobie przewincie do tamtego momentu. Na dole na osi czasu macie zaznaczone, w którym momencie mówię o wyścigu w Stambule. No a działy się tam rzeczy niesamowite i sporo ciekawych rzeczy. Dowiedzieliśmy się o tym, jak wygląda układ sił w stawce i kto rzeczywiście w takich trudnych warunkach sobie dobrze radzi. A jeśli chodzi o Lewisa, to chciałem zacząć od takiej krótkiej opowieści przytoczonej przez Andrew Bensona w artykule na temat Hamiltona na stronie BBC. Zresztą ten artykuł Wam podlinkuję w komentarzu i jest to naprawdę bardzo ciekawy artykuł na temat Brytyjczyka. To był rok 2006 i Hamilton wtedy miał po raz pierwszy przetestować samochód Formuły 1 McLarena. To był test, który miał sprawdzić, czy Hamilton rzeczywiście nadaje się do tego, aby w sezonie 2007 jeździć w tym zespole. Test, który miał sprawdzić, jak szybki rzeczywiście jest ten młody, 21-letni wówczas kierowca. No i człowiekiem, do którego porównywano Hamiltona, był Pedro de la Rosa, czyli kierowca, który wtedy jeździł w McLarenie. No i inżynierowie byli gotowi na to, że Hamiltonowi zajmie trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do samochodu, do opon, do tego, co dzieje się z maszyną Formuły 1, jednak ekstremalną w porównaniu do tego, z czym mają do czynienia kierowcy na takim etapie swojej kariery. No ale Lewis dostał zestaw nowych opon i już po chwili kręcił czasy, które były takie same jak czasy osiągane przez Pedro de la Rosa. No i de la Rosa wspomina tamten moment, że spojrzał na dane, które wyświetlały się na komputerze i od razu sobie pomyślał: mamy ogromny problem, ja i pozostali kierowcy na polach startowych, którzy będą jeździć w sezonie 2007. No i to był moment przełomowy, to był moment, w którym już coraz więcej ludzi zaczęło sobie zdawać z tego sprawę, z jakim kierowcą za chwilę świat Formuły 1 będzie miał do czynienia. No i to, co robił Lewis Hamilton przez kolejne lata, było tylko potwierdzeniem jego niesamowitych umiejętności. No i to, co osiągnął w Turcji, to, że zdobył po raz siódmy tytuł mistrza świata, no to jest potwierdzenie tego, z jakim kierowcą mamy do czynienia. No i mamy też do czynienia z kierowcą, na temat którego jest wiele skrajnych wypowiedzi, wiele skrajnych komentarzy i ja odnoszę takie wrażenie, że Lewis Hamilton jest, nie wiem, czy najbardziej nielubianym kierowcą w stawce, ale jeśli sobie spojrzymy na to, jakie ma osiągnięcia i ile jest negatywnych komentarzy, no to ten stosunek tutaj jest rzeczywiście dość ciekawy i dość zastanawiający, jeśli chodzi o to, jak odbierany jest ten kierowca. No i zastanawiałem się, dlaczego rzeczywiście tak jest, z czego to wynika. No i jakby ja muszę przyznać, że Lewis Hamilton oczywiście miał wiele bardzo dziwnych i bardzo niepotrzebnych momentów, no bo czy przesadą było na przykład to, żeby namawiać za wszelką cenę innych kierowców, żeby klękali w tym sezonie przed wyścigami, mimo że jakby oni mówili wprost, że nie jest to zgodne z ich kulturą, z ich przekonaniami, że absolutnie są przeciwko rasizmowi, chcą z tym walczyć, ale może nie do końca w taki sposób, to oczywiście było przesadą. Czy przesadą było zakładanie koszulki z jednak trochę upolitycznionymi treściami? Oczywiście, że było, bo jednak gdzieś ta granica w Formule 1 musi być zachowana, bo jeśli jej nie będzie, no to korporacja, jaką jest Formuła 1, może nagle zacząć mieć gigantyczne problemy, bo wyobraźmy sobie sytuację, że w Rosji nagle ktoś zakłada koszulkę z treściami, które uderzają w prezydenta Putina, czy uderzają w rzeczy, które dzieją się w Rosji, a tych rzeczy, do których świat zachodni, tak to nazwijmy, mógłby się przyczepić, rzeczywiście jest całkiem sporo. Tak też zresztą mogłoby się stać w Arabii Saudyjskiej, w Chinach, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych też oczywiście takich przykładów byśmy trochę znaleźli, więc nagle by się okazało, że Formuła 1 kręci się tylko wokół tego, że kierowcy Formuły 1 na każdym właśnie wyścigu mocno manifestowaliby swoje poglądy i po prostu Formuła 1 zaczęłaby mieć z tym problem, także
finansowe, bo tym, którzy za tę możliwość, żeby Formuła 1 do ich kraju przyjechała, płacą, po prostu by się to nie podobało. Czy przesadą było stwierdzenie po wyścigu w Monako w 2011 roku, że Lewis Hamilton jest niesprawiedliwie traktowany przez sędziów tylko dlatego, że ma czarny kolor skóry? Oczywiście, że było to przesadą, no bo było to dalece niesprawiedliwe stwierdzenie, także wobec ludzi, którzy wtedy byli sędziami. I Lewis wtedy absolutnie się zagrzał, zresztą później za to też pośrednio, trochę pokrętnie, ale jednak przesadzał. Czy popełnia błędy czasami Lewis Hamilton w mediach społecznościowych? Mówi czasami niepotrzebne rzeczy, mówi rzeczy, których później żałuje? Oczywiście, że tak. On w tych mediach społecznościowych wypowiada się bardzo często na różne tematy i czasami gdzieś tam idzie w jakimś złym kierunku. Czasami popełnia bardzo głupie, niezrozumiałe błędy, jak na przykład wstawienie filmiku, w którym naśmiewał się ze swojego, to był chyba siostrzeniec, nie bratanek, ale siostrzeniec, który założył sukienkę i Lewis Hamilton się z niego naśmiewał, że to nie jest strój, w którym powinien występować chłopiec. No, to nie do końca pasowało z tym, co później Lewis Hamilton mówił w mediach na temat równości, na temat tego, jak świat powinien wyglądać, ale Lewis to zrozumiał, przeprosił i zresztą poniósł za to, myślę, dość surową karę, jeśli chodzi o taki odbiór przez pewien czas, przez społeczność, nie tylko kibiców, ale w ogóle przez choćby brytyjskie media. No i myślę też, że w tamtym momencie trochę zrozumiał. Czy to były głupie błędy? Oczywiście. Czy to były błędy, które pokazują jego, nie wiem, hipokryzję? No nie do końca, bo ja jednak wierzę i jestem święcie przekonany, że każdy ma prawo takie błędy popełniać. Jeśli tylko z nich się wyciąga odpowiednie wnioski i idzie się dalej, no to jakby takie błędy są po prostu usprawiedliwione. Z drugiej strony, jak sobie na to spojrzymy, czy przesadą jest twierdzenie, że Lewis Hamilton jest ulgowo traktowany przez sędziów? Moim zdaniem absolutnie tak. Bardzo często w komentarzach pod hashtagiem 11F1 na Twitterze pojawiają się takie opinie, że sędziowie faworyzują Hamiltona, że jest to Fiamilton w nawiązaniu do FIA i jego nazwiska. Bardzo ciekawe słowotwórstwo swoją drogą. No ale moim zdaniem absolutnie nie możemy tutaj mówić o takiej sytuacji. Były kontrowersje związane z Lewisem, jak choćby słynne wyciągnięcie go dźwigiem na tor na Nürburgringu, ale ja jestem daleki od twierdzenia, że sędziowie specjalnie robią wszystko, żeby Lewis tylko miał łatwiej. Znowu przywołam sytuację, która raczej przeczy tej tezie, jak cofnięcie punktów karnych za ten próbny start w tym sezonie, ale z drugiej strony jest wiele momentów, w których Lewis Hamilton te kary otrzymuje, jak choćby tegoroczna Monza. No i jakby bardzo mocno często ludzie skupiają się na tym, jak jest karany albo jak nie jest karany Lewis Hamilton, ale takich kontrowersji związanych z innymi kierowcami też mamy całkiem sporo. Lance Stroll bardzo denerwował się, to było chyba w Rosji, że Charles Leclerc nie dostał żadnej kary za to, że go lekko uderzył w tył i Lance Stroll bardzo szybko ten wyścig zakończył. I gdybyśmy rzeczywiście tak dokładnie wyścig po wyścigu przez ostatnie lata to wszystko sobie przeanalizowali, to absolutnie by nie wyszło na to, że Hamilton jest przez sędziów ulgowo traktowany. Zresztą no ja nie wierzę w taki spisek, żeby FIA robiła wszystko po to, aby Hamilton odnosił jeszcze więcej sukcesów, bo uwierzcie mi, że FIA czy szefowie Formuły 1 wcale nie chcieliby, żeby ten sport był tak zdominowany przez Hamiltona, bo to po prostu nie sprowadza do tego sportu nowych kibiców, nowych widzów, no bo to wcale nie czyni tego sportu bardziej atrakcyjnym. No więc jakby ta teza, że Lewis Hamilton jest pupilkiem sędziów, jest moim zdaniem kompletnie nietrafiona. No i jeśli chodzi o takie powody, dla których Lewis Hamilton jest bardzo często dziwnie traktowany w mediach społecznościowych, jest traktowany tak, że gdy tylko coś mu się nie uda, no to jest wielka radość i wytykanie mu tych błędów nadmierne. Mam wrażenie, że jest to związane też z jego działalnością pozawyścigową, która nie wiem dlaczego wielu ludziom po prostu się nie podoba. No to jest kierowca, który otwarcie mówi o tym, jakie ma przekonania, jakie wyznaje wartości, z czym chciałby walczyć, a z drugiej strony to też jest jedyny kierowca, który rzeczywiście w Formule 1 mierzył się z rasizmem, może nie tyle w Formule 1, co w całej swojej motorsportowej przygodzie, a w zasadzie w całym swoim życiu. I niestety nawet czasami, czy to pod hashtagiem właśnie na Twitterze, czy to w komentarzach na Facebooku gdzieś tam dotyczących artykułów związanych z Lewisem Hamiltonem, niestety, sami to wiecie i sami to zapewne przyznacie, pojawiają się rasistowskie komentarze, co jest rzeczą absolutnie
niedopuszczalną. Ja też nie ukrywam, że z nieskrywaną satysfakcją, ale też trochę ze smutkiem zgłaszam takie komentarze, blokuję takie osoby na Twitterze, no bo jestem człowiekiem, który ma wśród znajomych i przyjaciół ludzi, którzy po prostu z powodu rasizmu czy homofobii mieli bardzo trudne momenty w swoim życiu, więc nie wiem, dlaczego miałbym na coś takiego nie reagować i dlatego też nie wiem, dlaczego walka Luisa z rasizmem, czy dążenie do tego, żeby świat po prostu był światem bardziej równym, tolerancyjnym i otwartym na wiele różnorodności jest walką tak przez wielu wyśmiewaną, co bardzo często się pojawia właśnie w komentarzach przy artykułach związanych z Luisem. Zarzuca mu się jakąś hipokryzję, zarzuca mu się to, że nie jest skupiony na ściganiu, a skupia się na jakichś rzeczach pozasportowych. Nie wiem, z czego to wynika, bo ja jednak mam przekonanie, że Luis mówi o sprawach bardzo jasnych, bardzo klarownych i wręcz oczywistych, bo jakby dla mnie oczywistą sprawą jest to, że trzeba walczyć z rasizmem i z tym, żeby po prostu ktoś nie cierpiał przez jakieś głupoty wygadywane przez jakąś zazwyczaj jednak małą grupę ludzi. Czy czasami w tej dyskusji o, nie wiem, poprawności politycznej czy o rasizmie gdzieś tam nie idziemy w złym kierunku i czy czasami gdzieś tam się nie opieramy o jakieś granice absurdu? Czasami tak, no ale tutaj wszystko trzeba sobie dobrze zbalansować, a jednak ja nie odnoszę takiego wrażenia, żeby Luis gdzieś te granice przekraczał bardzo często. Czasami mu się to oczywiście zdarzy, gdzieś jakiś komentarz, który może nie do końca ma jakiś gigantyczny sens, ale jednak co do tego głównego przesłania, tego co on robi, no to uważam, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości i jakby zakładam, że każdy z Was też się zgadza z tym, że po prostu z rasizmem czy homofobią trzeba walczyć. Jeśli są wśród Was ludzie, którzy, nie wiem, są rasistami czy są homofobami, no to mam nadzieję, że jakby w tym momencie też przestaniecie po prostu ten kanał oglądać, bo ja też takich widzów za bardzo nie potrzebuję i po prostu nie chciałbym takich komentarzy też tutaj widzieć. Kolejną taką rzeczą jest ekologia. Tutaj też zarzuca się Luisowi hipokryzję, że nie wiem, że jest weganinem, mówi o tym, żeby szanować Matkę Ziemię, a przecież jeździ w Formule 1, która generuje spaliny, która tam ślad węglowy ma duży. No tak, to wszystko prawda, no tylko jakby nie jesteśmy w stanie teraz wszyscy zacząć żyć jak jaskiniowcy i totalnie zmienić swoje życie. Chodzi o małe kroki, żeby iść w dobrym kierunku, w kierunku tego, żeby nasza planeta trochę miała lżej, ale nikt nie wymaga od nas tego, żebyśmy całkowicie nagle zmienili swoje życie. I moim zdaniem akurat to, że Luis podejmuje pewne kroki w tym kierunku, nie wiem, nie jedząc mięsa, czy mówiąc i wykorzystując swoją platformę do tego, żeby takie treści szerzyć, no to absolutnie nie ma tutaj hipokryzji, no bo po prostu są jakieś granice zdroworozsądkowe tego i nie jesteśmy w stanie nagle wszyscy o 100%, o 180 stopni zmienić swojego życia, więc ja absolutnie takich argumentów też nie rozumiem, a często to się Luisowi zarzuca, właśnie hipokryzję w tym temacie. Jeśli chcecie też na ten temat w komentarzach ze mną podyskutować, to zapraszam, bo ja bardzo akurat dyskusje na te tematy lubię, więc śmiało. No i cóż, no, Luis to jest kierowca, który wzbudza kontrowersje, bo jest to jedyny kierowca z padoku, który na jakieś inne tematy poza ściganiem się wypowiada, na inne tematy poza, nie wiem, ściganiem się na konsoli, czy graniem w Call of Duty, co robi teraz na przykład młode pokolenie w Formule 1. Absolutnie nic do tego nie mam, bo sam gram w Call of Duty, uwielbiam tę grę. No ale jakby ja się bardzo cieszę, że jest taki kierowca, który gdzieś wykorzystuje swoje platformy do tego, żeby robić jakieś dobre rzeczy i jeśli komuś to w życiu pomoże, no to super. A jakby czepianie się jakieś bezsensowne tego, trochę tego nie kumam, nie łapię i jeśli jesteście w stanie mi to wytłumaczyć, to piszcie, bo też jakby jestem bardzo otwarty na dyskusję i chcę poznać Wasze zdanie na ten temat. I żeby nie było, ja uważam, że każdy ma prawo oceniać każdego kierowcę jak tylko chce i to zarówno jeśli chodzi o to, co ten kierowca robi na torze, ale też poza nim, tylko po prostu nie przekraczajmy pewnych granic. Możemy pisać, że komuś się nie podoba sposób, w jaki ktoś się zachowuje, sposób, w jaki wygrywa wyścigi, sposób, w jaki jeździ. Ktoś uważa, że ktoś nie zasługuje na jakiś tytuł, że ktoś jest kierowcą przereklamowanym, jakby nie ma z tym problemu. Tylko nie uderzajmy w kwestie wartości, nie uderzajmy w kwestie koloru skóry, nie uderzajmy w kwestie wyznania. Na przykład Lewis Hamilton jest gorliwym katolikiem, co ciekawe, no bo po prostu jakby no nie na tym normalna dyskusja polega, a mam wrażenie, że wiele komentarzy dotyczących Hamiltona właśnie do tego się niestety sprowadza. Jeśli ktoś chce obrazić Lewisa Hamiltona, to obraża go bardzo często z powodu jego koloru skóry albo gdzieś ten kolor skóry jest
jest w tle. To jest absolutnie skandaliczne i do tego po prostu dochodzić nie powinno. I mam nadzieję, że też wy to rozumiecie i rozumiecie w ogóle, o co mi chodzi, bo może mówię o tym w trochę pokrętny sposób, ale absolutnie nie chodzi mi o to, żebyśmy w ogóle nie dyskutowali, tylko żebyśmy dyskutowali w normalny sposób, a nie gdzieś tam wzajemnie atakowali siebie czy poszczególnych kierowców. I to wcale nie jest takie trudne. Trudno jest za to jeździć na tak wysokim poziomie jak Lewis Hamilton. Przechodzimy teraz do tematów trochę lżejszych, no bo nie ma co ukrywać. Oczywiście można mówić i powtarzać jak mantrę, że przecież Lewis Hamilton ma najlepszy samochód do dyspozycji i to już od ładnych parę lat. Tak, ale to w jaki sposób z tego samochodu korzysta i to na przykład też, co zrobił w Grand Prix Turcji i zresztą w paru innych wyścigach na przestrzeni tych ostatnich lat, to są naprawdę jakby oczywiste dowody tego, że on po prostu potrafi świetnie jeździć i jest gigantycznym talentem. Czy jest najlepszym kierowcą w historii Formuły 1? Do tego za moment przejdę, ale najpierw parę słów od tych, którzy dobrze znają Lewisa Hamiltona. Pedro de la Rosa, czyli kierowca, który ścigał się z Hamiltonem, który był kierowcą rezerwowym w McLarenie, gdy Hamilton ścigał się z Alonso, twierdzi, że Hamilton i Alonso to są najlepsi kierowcy, jakich kiedykolwiek w życiu widział i powiedział on o różnicach, jakie są między właśnie Hamiltonem i Alonso, a innymi także genialnymi przecież kierowcami. Różnica polega na tym, jak oni zachowują się wchodząc w zakręt. Lewis i Fernando potrafią dojechać do wierzchołka zakrętu z dużą prędkością i wcale nie wytracić jej wiele na wyjściu. To wydaje się łatwe, ale wcale nie jest. Na jednym okrążeniu, gdy opony są w szczycie swojej przyczepności, większość kierowców potrafi tak zrobić. Dlatego tak często Valtteri Bottas jest blisko albo nawet na tym samym poziomie w kwalifikacjach co Hamilton. Ale problem pojawia się, gdy tylne opony nie pracują już w tych optymalnych temperaturach. Wtedy właśnie Hamilton czy Alonso są dużo lepsi od innych. Potrafią utrzymać prędkość wchodząc w zakręt. De La Rosa zwraca też uwagę na to, jak Hamilton czy Alonso zachowują się jadąc tuż za innym samochodem. Wtedy przecież samochód Formuły 1 zachowuje się dużo inaczej, szczególnie ten współczesny samochód Formuły 1. Kierowcy na to zwracają często uwagę, że jazda za innym samochodem jest bardzo trudna, bo ta aerodynamika nie pracuje już w taki odpowiedni sposób, jak to się dzieje w momencie, gdy masz przed sobą czysty tor. To ma się zmienić wraz z tymi nowymi regułami od 2022 roku. No i De La Rosa mówi, że nie ma znaczenia, czy samochód jest podsterowny, czy nadsterowny. Alonso i Hamilton takie rzeczy załatwiają czuciem samochodu. Oni potrafią jechać niemalże, jak on to określił, na zderzaku samochodów, które są przed nimi. Oni nie wiedzą, dlaczego to robią, dlaczego są w stanie coś takiego robić. Po prostu wiedzą, że da się to zrobić, wiedzą, jak jechać, aby być szybszym i to jest kwestia zależna tylko od czystego, surowego talentu, mówi Pedro de la Rosa. A ciągle przypominam Wam, że świat Formuły 1 to jest świat, w którym inni kierowcy rzadko chwalą innych, w którym kierowcy rzadko chwalą innych kierowców. No i jeśli już ktoś wypowiada takie słowa, no to znaczy, że naprawdę jest pełen uznania dla swoich kolegów po fachu. Ciekawie na temat tego fenomenu Lewisa Hamiltona powiedział też Martin Whitmarsh, czyli właśnie ten człowiek, który pełnił bardzo ważne funkcje w McLarenie, gdy Lewis Hamilton do tego zespołu przychodził. On powiedział: kiedy zastanawiałem się, czy zatrudnić jakiegoś kierowcę, myślałem o mojej córce. Czy cieszyłbym się, gdyby ona przyprowadziła ze sobą takiego właśnie chłopaka? Jeśli odpowiedź brzmiała tak, to wiedziałem, że nie chcę go zatrudnić. Ale gdybym zareagował na jej pomysł: dobry Boże, przecież on może ją skrzywdzić, wtedy to jest kierowca, którego chcesz zatrudnić. Uwielbiam Lewisa, ale za żadne skarby nie chciałbym takiego mężczyzny dla mojej córki. Bo wybitni kierowcy są nie tylko utalentowani, skupieni na walce, ale są też trochę bezwzględni. Tak bardzo są skupieni na samym sobie i na rozwoju samego siebie. No i to charakteryzuje mistrzów w bardzo przeróżnych dyscyplinach, no i także w Formule 1, gdzie cały czas jest to dążenie do perfekcji, gdzie cały czas trzeba być człowiekiem, który myśli przede wszystkim o sobie i którym myśli o tym, jak się jeszcze rozwijać. Jednocześnie ci, którzy znają Hamiltona, mówią, że jest to człowiek niezwykle uprzejmy, człowiek bardzo ciepły w bezpośrednich kontaktach, ale tylko w momencie, kiedy nie chodzi o wyścigi, kiedy już przychodzi do rywalizacji, kiedy przychodzi do ścigania, to nagle on zamienia się w kogoś innego, w człowieka bezwzględnego w tej walce na torze, ale także człowieka, który za wszelką cenę chce wygrywać i to nie tylko, gdy mówimy o rywalizacji w Formule 1,
De La Rosa mówił, że gdy jeździli na takie zgrupowania fizyczne, na zgrupowania, które miały sprawić, że będą w lepszej formie fizycznej przed sezonem, to mówi, że niezależnie za jaką dyscyplinę sportu by się nie zabrali, to Hamilton zawsze albo był najlepszy, albo kiedy trafiał na dyscyplinę taką jak tenis ziemny, w której De La Rosa był dużo lepszy od Hamiltona i Hamilton wiedział, że go nie pokona, to po prostu przestawał z nim grać, bo jakby ta chęć i ta konieczność wygrywania były silniejsze od niego. Czy ja uważam, że Lewis Hamilton jest najlepszym kierowcą w historii? Nie, bo uważam, że nie da się porównywać kierowców z różnych epok. W tej kwestii mam takie trochę nudne podejście, bo łatwo byłoby powiedzieć i wywołać znakomitą i bezsensowną jednocześnie dyskusję. Tak, Lewis Hamilton jest lepszy niż kierowcy w latach 50., 60. czy 70., no ale jakby nie, no to był zupełnie inny sport, to był sport, w którym siadając do samochodu wiedziałeś, że jest duża szansa, niestety, że z tego samochodu już nie wysiądziesz, bo był to tak niebezpieczny sport. Tam się ryzykowało życiem w każdym momencie, w którym siadało się do samochodu. Teraz oczywiście też jest to okrutnie niebezpieczny sport, czego niestety dostajemy coraz rzadziej, ale jednak czasami dostajemy tego przykłady w ogóle w motorsporcie, no ale jednak jest to nieporównywalnie bardziej bezpieczny sport niż był wtedy, więc no, Sebastian Vettel świetnie to ujął. Mówi, że Lewis Hamilton jest na pewno najlepszy w swojej generacji. Mówi to czterokrotny mistrz świata z tejże samej generacji. Ale nie można go porównać do kierowców, którzy jeździli w tym sporcie lat kilkadziesiąt temu. Czy Lewis Hamilton korzysta z tego, że ma najlepszy samochód? Oczywiście. Czy to jest tylko 10% wkładu Lewisa Hamiltona, 90% to jest wkład samochodu? Ja się z tym nie zgodzę, bo jednak to też jest kwestia tego, jak budujesz wszystko wokół siebie, jak budujesz zespół wokół siebie, jaką budujesz wokół siebie aurę, jak jesteś w stanie to wykorzystać i jak jesteś skuteczny. Czy Max Verstappen, Charles Leclerc, czy nie, Sebastian Vettel byliby w stanie wsiąść do Mercedesa i też zdobyć w tych latach, no dobra, no nie Max i Charles, bo wtedy byli jeszcze dosyć młodzi, jak Lewis Hamilton zdobywał choćby swój pierwszy tytuł, ale czy byliby w stanie też seryjnie zdobywać tytuły? Pewnie tak, ale nie wiem, czy zdobyliby tyle tytułów, czy zdobyliby to w takim stylu, bo pamiętajmy, że ani Charles Leclerc, ani Max Verstappen jeszcze nie walczyli o tytuł, jeszcze nie byli w tej walce, a jak to jest walka wyczerpująca, jak to jest walka inna od tej, którą toczysz po prostu jeżdżąc w wyścigach, pokazał przykład Nico Rosberga, który tę zwycięską walkę z Lewisem Hamiltonem zakończył w ten sposób, że nie był w stanie już po prostu jeździć w tym sporcie, tyle go to kosztowało, więc no, jest wiele czynników, które sprawiają, że możesz zostać mistrzem świata. To jest skuteczność, to jest gigantyczna regularność, to jest mądrość wyścigowa, którą Lewis Hamilton przez te ostatnie lata zdobywał i teraz to wykorzystuje. Popełnił mnóstwo głupich błędów w swojej karierze, a teraz jest niemalże bezwzględnie skuteczny. Czasami drobne błędy mu się zdarzają, ale na przestrzeni całego sezonu no to jednak jest to dominacja. Bardzo bym chciał zobaczyć Hamiltona kontra Verstappen, Hamiltona, który walczy z Leclerciem w porównywalnych samochodach z Vettelem. Bardzo bym chciał, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć, że na pewno Max by go pokonał, czy na pewno Lewis Hamilton by go pokonał, jak ta walka by się zakończyła. Lewis Hamilton sam wydreptał sobie ścieżkę, bardzo trudną ścieżkę, bo przecież to też jest kierowca, to też jest bardzo ciekawe i często o tym zapominamy. Jeden z niewielu w tej obecnej generacji kierowców, którzy jeżdżą w Formule 1, który rzeczywiście pochodzi z takiej klasy społecznej, z której niewielu kierowców teraz już do Formuły 1 się dostaje, bo teraz ten próg wejścia do Formuły 1 jest jeszcze większy, a Lewis jest po prostu z rodziny, która nie była zamożna. Jego ojciec pracował na paru etatach, żeby mu te starty w go-kartach umożliwić, a później zauważył go bardzo szybko McLaren. Teraz takie historie niemalże się nie zdarzają. Podobną historię mieliśmy w przypadku Estebana Ocona, bo tam też jego rodzice postawili wszystko na jedną kartę, wsiedli w kampera z Estebanem i jeździli po całej Europie. Tam też było blisko, żeby Esteban w jakimś momencie się wycofał po prostu z powodu braku pieniędzy, ale takich historii w motorsporcie jest coraz mniej, bo czy karting, czy formuły juniorskie, wszystko z sezonu na sezon jest coraz droższe i ten próg wejścia jest po prostu bardzo, bardzo wysoki. No a jeśli chodzi o Grand Prix Turcji, no to był wyścig, w którym właśnie mogliśmy zobaczyć potwierdzenie,
kto jest doświadczonym, mądrym wyścigowo kierowcą i kierowcą niemalże kompletnym, a kto jest kierowcą bardzo szybkim, ale jeszcze potrzebuje pewnego doszlifowania właśnie w takich trudnych momentach. Po sobocie mieliśmy w ogóle święto krytyków Lewisa Hamiltona. Gdzie tam spadł deszcz, nie nadaje się do niczego. Ten wyścig to pokazuje, za chwilę zdobędzie siódmy tytuł, ale to jest zupełnie niezasłużone. Proszę bardzo, są trudne warunki i nagle wychodzi na to, kto rzeczywiście ma talent i kto potrafi szybko pojechać. No, ale nagle przyszła niedziela, no i gdzieś tam ta teoria już upadła. No, fenomenalnie pojechał Hamilton, ale fenomenalnie pojechali inni kierowcy, którzy to wyścigowe doświadczenie i tę wyścigową mądrość mają. Sergio Perez, drugie miejsce w takim wyścigu, kapitalna robota człowieka, który moim zdaniem jest bardzo niedocenianym kierowcą. Nie jest to raczej materiał na mistrza świata, ale kierowca mega solidny i mega, mega dobry. Wiedział od początku, że to jest długi wyścig, że to jest przeprawa, że to jest bardziej maraton, a nie sprint, jakim zwykle jest jednak wyścig Formuły 1, że tutaj trzeba bardzo cierpliwie do wszystkiego podchodzić i ta nagroda na sam koniec rzeczywiście może przyjść. Zarządzanie oponami, spokój, opanowanie, właśnie takie cierpliwe podejście, to charakteryzowało trzech kierowców, którzy byli na podium i nie jest przypadkiem to, że ci kierowcy są kierowcami dużo starszymi od Albona, Leclerca, czy Verstappena. To są kierowcy, którzy wiedzieli, jaki trzeba mieć plan na ten wyścig. Zabrakło tego Albonowi, tej wiedzy i doświadczenia, zabrakło tego Verstappenowi, który też się za bardzo podgrzał w pewnym momencie i za bardzo chciał. To pewnie przyjdzie, znaczy to na pewno przyjdzie z czasem u Maxa, że takich błędów jak w tym wyścigu będzie popełniał mniej, bo teoretycznie on miał wszystko, żeby ten wyścig wygrać. To był weekend stworzony dla Red Bulla, bo Mercedes miał problemy, bo były takie, a nie inne warunki, a jednak nie udało się tego wykorzystać. Tego zabrakło Leclercowi, który na ostatnim kółku sobie wszystko przegrał. No a Lance'owi Strollowi to wszystkiego akurat w tym wyścigu zabrakło, no ale ja akurat nie jestem jakoś bardzo zdziwiony, bo nie uważam, że Lance Stroll jest w Formule 1 tylko dlatego, że jego ojciec w ten sport inwestuje i że on na ten sport nie zasługuje. Uważam, że zasługuje, że jest bardzo dobrym kierowcą, ale absolutnie nie zaliczam go do grona tych młodych, wybitnych kierowców, a są ludzie, którzy też po tych sobotnich kwalifikacjach mówili, proszę bardzo, to jest jasny dowód tego, że Lance Stroll kierowcą wybitnym jest. No ale no nie, punkty zdobywa się w niedzielę, a w niedzielę Lance'owi nie poszło absolutnie nic. No i Sergio Perez jechał tym samym samochodem. Okej, było trochę inne podejście do strategii, ale to też była kwestia tego, jak się zarządzało w tym wyścigu oponami, więc ten wyścig oddzielił młodych chłopców z Formuły 1 od wyścigowych mężczyzn. Oddzielił doświadczonych od tych, którzy dopiero te trudne lekcje, te trudne nauki w Formule 1 pobierają i potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby na tak wysoki poziom wejść. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, może trochę przesadzam w swojej ocenie, ale jednak uważam, że ta systematyczność tutaj w przypadku tych doświadczonych kierowców właśnie tutaj wyszła na pierwszy plan i w takich trudnych warunkach właśnie, kiedy ta maszyna nie ma już tak dużego znaczenia, a jednak trzeba pokazać nie tylko umiejętności za kierownicą, ale też planowanie i odpowiednie podejście, no to tutaj wyszło właśnie na wierzch to, czego komu jeszcze trochę brakuje, żeby nie było. Verstappen, Leclerc, nie wiem, Russell, Norris, to są kierowcy, którzy będą kierowcami, którzy są kierowcami topowymi, to są przyszli mistrzowie świata, to są kierowcy, którzy nam dadzą mnóstwo radości w kolejnych latach, ale wciąż mają jeszcze wiele obszarów. No, może wiele obszarów nie ma Max Verstappen, ma troszkę obszarów, w których musi się poprawić, ale wciąż jeszcze są w tym procesie stawania się takim kompletnym kierowcą, a moim zdaniem kompletnym kierowcą właśnie w tym momencie jest Lewis Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata, który raczej się na tym siódmym tytule nie zatrzyma. I no i cóż, i tak jak wy, trzymam kciuki za to, żeby miał godnego rywala w porównywalnym samochodzie i wtedy dostalibyśmy najlepszą walkę, jeśli chodzi o ten sport, od ładnych paru lat. Pytanie, jak podchodzimy do walki Rosberga z Hamiltonem, bo tam jednak dużo było pecha, tam jednak dużo było nieprzewidzianych zdarzeń, jeśli chodzi o awarię.
No i to był jeden zespół, więc to też jest trochę inna sytuacja. No, zobaczymy, w którą stronę pójdzie Formuła 1 rzeczywiście w 2022 roku. Trzymajmy kciuki, żeby to był sport, na jaki wszyscy czekamy. A ja teraz czekam na Wasze komentarze pod tym nieco długim, ale mam nadzieję, że interesującym filmie. Jeśli wytrwaliście ze mną do końca, to dajcie znać w komentarzach. I cóż, widzimy się wkrótce ponownie. Dzięki za dziś, trzymajcie się, do miłego.